Panie trenerze, trwają przygotowania do meczu z Miedzią. Jak to wygląda obecnie? No i to jest kolejny zespół, który pan zna od środka. Tak, oczywiście. To zespół, czyli klub, w którym pracowałem. Oczywiście zawodnicy się zmienili, bo już to nie jest ta sama grupa piłkarzy. Natomiast oczywiście wracam do miasta, w którym pracowałem, wracam do klubu, w którym miałem przyjemność pracować i po trosze też znam oczekiwania prezesa, znam oczekiwania, które są bardzo wysokie. Na pewno Miedź Legnica gra o ekstraklasę, dlatego to będzie bardzo trudny przeciwnik, do którego oczywiście przykładamy też wielkie możliwości w tym, że chcemy zagrać to, co do tej pory graliśmy, ale najpierw musimy dokładnie, dzisiaj jesteśmy już po pierwszej analizie, poznać tego przeciwnika, zrozumieć jego mocne strony, atuty i wtedy będziemy pewniejsi siebie, że nawet w takich trudnych meczach jak mecz z Miedzią Legnica potrafimy zdobywać punkty. No właśnie, to jest kolejny taki trudny rywal na początku tego sezonu. Podtrzymamy tą passę zwycięstw? No trudno powiedzieć, to jest bardzo taki, można powiedzieć, chyba najtrudniejszy mecz, ponieważ Miedź Legnica jest zespołem, który gra szybko, szybko operuje piłką, gra bardzo dynamicznie, jest zespołem bardzo zdyscyplinowanym i porównałbym go do przeciwnika o potencjale Stali Mielec. No, będzie naprawdę trudny mecz, ale też z drugiej strony patrzymy też na nasze atuty. My w ostatnich meczach zdobywamy punkty, jesteśmy też już innym zespołem, jesteśmy zespołem, który jest pewniejszy siebie, jesteśmy też zespołem, który ma swój styl i to będziemy musieli właśnie przeciwstawić Miedzi Legnica.